Witajcie, Szanowni Państwo. Otwieram 25. sesję Rady Gminy Wranskie, zwołaną na wniosek wójta gminy Wranskrona. Serdecznie witam radnych Rady Gminy, wójta gminy pana Tadeusza Kurpatę, pani sekretarz i przyjdzie, jak jeżeli będzie taka potrzeba, coś do wyjaśnienia. Witam serdecznie skarbnika gminy, panią Barbarę Miskę, sołtysów Stefana Fiorka z Wranskrony, Mariusza Pykarza z Litewnika, Ryszarda Goleta z Kaliny i Mariana Ciężkowskiego z Kotchybia. I w sesji uczestniczy 13 radnych, to stanowi skórę do podejmowania 14 radnych, to stanowi skórę do podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek sesji, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu 24. sesji Rady Gminy Wranskrona, 4. interpelacje i zapytania, 5. podjęcie uchwały w sprawach zmiany uchwały budżetowej budżetu Gminy Wranskrona na 2017 rok, wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek niezabudowanych, położonych w izdębniku stanowiących własność mienia komunalnego gminy Wranskrona. 6. odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania, 7. wolne wnioski, 8. zakończenie. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie ma, stwierdzam, że porządek obrad został ustalony. Przechodzimy do punktu 3. To jest protokół 24. sesji Rady Gminy dnia 21 czerwca 2017 roku. Był włożony do lądu w Biurze Rady i na dzisiejszej sesji Rady. Czy są jakieś uwagi do porządku? Do protokołu? Jeżeli nie ma, poddaję protokół pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś się sprzeciwił? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Proszę o zgłaszanie w sprawach pilnych, interpelacji i zapytaj. Bardzo proszę, ktoś chciał zabrać głos. Bardzo proszę, pani Łukasiewicz. Ja mam takie pytanie, bo na ostatniej sesji podjęliśmy decyzję o sprzedaży tego wodociągu dla gminy Stryszów. A czy jest wiadomo już coś na ten temat? Czy 6 tygodni musi wisieć na stronie, jest w gazecie. Aha, czyli ceny jeszcze nie wiadomo. To ceny przekazałem, dokładną cenę. Wiemy, że takie było to szacowane, to, tak? Taka ale cena była jest mowa, że nie wiadomo, czy gmina Stryszów wtedy zapłaci. Nie ma odpowiedzi żadnej. Nie ma żadnej. Dobrze, dziękuję. Ja mam pytanie o zarobki pana wójta. W 2015 roku wyniosły jest około 103 tysięcy, a w 2016 już około 112 tysięcy. Skąd wzięła się ta różnica? I drugie pytanie to, czy została podpisana nowa umowa zlecenie na stanowisko związane z promocją gminy? Dziękuję. Bardzo proszę radnego. Naprzeciwko gminy mamy najkrótszą ulicę chyba w Wranskronie i w niedzielę akurat przeszło mi przejść przez tą ulicę i chyba nie ma gorzej zmasakrowanej ulicy jak tutaj, czy nie ma możliwości położenia tu jakiegoś asfaltu. Tyle. Dzięki. Bardzo proszę. Bez jeszcze nazwy. Ja chciałam się zapytać. No, przepraszam, bez nazwy ulicy. Bez nazwy. Ja nie wiem, miała być marka, ale nie, jaka nie, jest, to nie wiem. Na wniosek zostało. Wiem, ale nie wiem, jaka jest nowa nazwa. Czy jest? Ja się chciałam zapytać, jak idą dalej prace odnośnie kanalizacji na osiedlu. 70-lecia. Proszę, radny Pikasz. Chciałem zapytać, czy jest możliwość z przepustami na drodze koło piekarni i z tym kratkami. Bo ja tam robiłem już dwa razy z Pawełem
i niestety to po jakimś czasie i ludzie dzwonią, że jak jadą z piekarni o trzeciej w nocy. No to bije, nie? No. To są przewodniczący jeździ też tam to. Ja miałem jeszcze tutaj wyczyszczenie korytek, strona oczyszczalni, te co były położone tam, zamulone są całe i obkoszenie pobocze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Jeżeli nie ma, to nie mam chyba wszystkie zapytania, to mi odnośnie droga i zdeni Jastrzębia, zupełnie troszeczkę tam poboczy, to dość mocno ściągło i nie ma się jak minąć, trzeba by było coś, nie wiem, myśmy tam ze dwa razy, trzy razy to uzupełniali jakimś innym przepisem. I mam drugie pytanie, z tym sobie nie mogę poradzić, bo pilotuję przez dwa lata i myślę, może jak od gminy wysyłam różne pisma z prawej rzeki Jastrzębi, czyli rzeki na odcinku uregulowanym od Grobówki do Góry. Z Państwa rzeka stwarza zagrożenie, bardzo duże zagrożenie. To już nie jest rzeka, to jest zarośnięta pastami, liściami, drzewami, innymi rzeczami. Nie jest proste sobie w takim sytuacji. I bardzo bym prosił, abyśmy wystosowali pismo do Zarządu Wodnych Melioracji w Krakowie na szlaku. Ja wiem, że oni to odeślą do Izemnika, do Oświęcimia i z powrotem do Wadowic. Ja to monitorowałem przez dwa lata, mówię, teraz mi powiedziałem w Wadowicach, no niestety nie mają pieniędzy, nie zrobię. Naprawdę ten odcinek stwarza, nie daj Boże, jak się coś stanie, jak przyjdzie jakoś ulewa, może dojść do różnych sytuacji. Dlatego mnie to niepokoi, mieszkańcy przychodzą do mnie, ja nie mogę nic z tym zrobić. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? No to jeżeli pan przewodniczący poruszył sprawę obsypywania poboczy, to droga Łaśnica, pan Skorona, nawet było obsypane pobocze, a na drugi dzień przyszła taka ulewa, że cały ten kamień poleciał na dół. Ale poprawiony. Poprawiony jeszcze? I proponowałbym, żeby pospuszczać tą wodę do rogu, bo to są... I są przekopy, tak powiem. No. Tylko trzeba było zainwestować trochę i po prostu zrobić to jakieś te betonowe, przynajmniej 10-centymetrowe takie spusty co parę metrów i ta woda by po prostu uciekała. A tak od samej góry do samej Łaśnicy koło asfaltu na 20 cm wybiera. A jest to droga dosyć wąska, także czasami na to pobocze trzeba z ciężarówką. No i poruszył Landskronę, to jeszcze też Łaśnica Skawinki, Zachełna tam w lesie. Też po prawej stronie jest głęboko wybrane pobocze, droga jest bardzo wąska, ruch też jest duży. A o Sadzielu to nie mówię, bo miała być barierka na mostku koło pana Muchy. No to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Jedno pytanie. W sobotę był geodeta na drodze Pałsówka. I chciałem się zapytać, co dalej z tym będzie zrobione, z odwodnieniem tej drogi. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Pytania? Nie ma. Odpowiedzi zostaną udzielone. Przechodzimy do następnego porządku. Podjęcie uchwał. Bardzo proszę panią skarbnik, panią radnicę, o przedstawienie tej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej budżetu gminy Radzyń na 2017 rok. Bardzo proszę bardzo. Proszę, mogę coś do co? Uchwała Gminy Radzyń dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzyń na rok 2017. W sprawie artykułu 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jednolity tekst dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446 z późniejszymi zmianami
Rada Gminy Lanskorona uchwala, co następuje. Paragraf 1. Większość dochodów budżetu Gminy Lanskorona na 2017 rok o kwotę 69 350 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40 155 zł, w tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 29 195 zł, jak policzeń. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo, dochody bieżące, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 281 zł. Dział 600 Transport i Łączność, wpływy z różnych dochodów 160 zł. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, dochody bieżące 9714, w tym wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowania i służebności 311 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9403 zł. Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody bieżące, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększenie o kwotę 30 tysięcy złotych. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, dochody majątkowe, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, to jest 29 195 zł. Razem zwiększenia planu dochodu 69 350, w tym dochody bieżące 40 155 i dochody majątkowe 29 195 zł. Paragraf 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lanskorona na 2017 rok o kwotę 69 350, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 60 000 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 129 350 zł, jak poniżej. Dział 010 Rzemieślnictwo i Łowiectwo, rozdział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł. Dział 600 Transport i Łączność, rozdział 614 Drogi Publiczne Powiatowe, zmniejszenie planu wydatków bieżących, dotacje na zadania bieżące o kwotę 40 000 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdział 754 12 Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 700 zł. Dział 757, rozdział 757.02 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące związane z przeznaczone na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, zmniejszenie planu o kwotę 20 000 zł. Dział 801 Oświata i Wychowanie, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180 650, w tym rozdział 801 Szkoły Podstawowe 130 650. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Rozdział 80104 Przedszkola, zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50 tysięcy złotych przeznaczone na inwestycje i na programy z udziałem środków europejskich. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 851-95 Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 700 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 901 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 350 000 zł. Razem zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków, zmniejszenie 287 350, w tym wydatki bieżące 66 700. Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 6 700, dotacji na zadania bieżące 40 000 zł, obsługa długu jednostki 20 000 zł. I wydatki majątkowe 220 650, w tym inwestycje i w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 180 650. Natomiast zwiększenia planu wydatków 356 700, w tym wydatki bieżące 6 700 związane z realizacją zadań statutowych i wydatki majątkowe 350 000 przeznaczone na inwestycje. Paragraf 3. Dochody budżetu gminy Lanskorona na 2017 rok po zmianach wynoszą 24 801 948,83 grosze. Wydatki budżetu gminy Lanskorona na 2017 rok po zmianach wynoszą 24 024 192,83 grosze. Paragraf 4. Paragraf 8 uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017 w łącznej kwocie 889 413, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Paragraf 9 punkt 3 uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie. Z budżetu udziela się dotacji dla instytucji kultury w łącznej kwocie 366 000 zł, w tym dotacji dla Gminy Ośrodka Kultury w Lanskoronie 201 000 zł, dotacja podmiotowa oraz dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej, dotacja podmiotowa 165 000 zł. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lanskorona. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z jego wniosku i podlega publikacji. Część opisowa zmiany uchwały budżetowej. Zwiększenie planu dochodów dokonano w Dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo.
o poziom 281 zł. Jest to odszkodowanie za nieterminowe wykonanie umowy. Dziary 600 transport i łączność kwotę 160 zł. Są to pozostałe warunki. Dziary 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9714, w tym wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowania z użytkowności 311 oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9403. W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 30 tysięcy złotych, w tym ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29 195 to są dochody majątkowe stanowiące wpłatę środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zmniejszenie planu wydatków dokonano w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo. Rozdział 010.10 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 40 tysięcy złotych przeznaczoną na wydatki majątkowe, to jest rozbudowę sieci wodociągowej w gminie. W dziale 600 transport i łączność rozdział 614 drogi publiczne powiatowe o kwotę 40 tysięcy złotych przeznaczoną na dotację dla powiatu wadowickiego na remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1727K. W dziale 757 obsługa długu publicznego, rozdział 757.02 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 tysięcy złotych przeznaczoną na spłatę odsetek od kredytów bankowych. W dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę 180 650 przeznaczoną na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zagranicznych, w tym rozdział 80.101 szkoły podstawowe o kwotę 130 650 oraz rozdział 80.104 przedszkola o kwotę 50 tysięcy złotych na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu budowa przedszkola w Lanskoronie. Zwiększenie planu wydatków dokonano w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 901 gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 350 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, to jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lanskoronie. Przeniesienie planu wydatków dokonano z działu 851 ochrona zdrowia, rozdział 851-95 pozostała działalność, kwotę 6700 zł. Przeniesiono do działu 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 854-12 ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP Lanskorona i Jastrzębia. Załącznik numer 1 do uchwały budżetowej. Tutaj zmiany nastąpiły w rozdziale 614 drogi publiczne powiatowe. Nastąpiło zmniejszenie kwoty dotacji o 40 tysięcy złotych. Natomiast w dziale 921 Kultura i Fundacja Narodowego, Domy Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby, zwiększenie planu dotacji o ponad 6 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciał zabrać głos? Może ja zacznę? A bardzo proszę. Żeby pozwolić wyjaśnienia, na początku chciałem przeprosić. Pozwólcie na siedzące tak samo. Przeprosić za niejednokrotnie przerwany urlop albo zajęcie czasu w okresie wakacyjnym, ale sytuacja zmusiła do nadzwyczajnej sesji z tego powodu, że musieliśmy szukać środków na wykonanie kanalizacji. Część kanalizacji na drodze na ulicy Konfederatów Marskich i jest w dniem dzisiejszym, jest zezwolenie na budowę, więc trzeba przystąpić do przetargu. A chcący do przetargu musi mieć na stole pieniądze zabezpieczone na taką kwotę. I z tego powodu tutaj chciałem zaznaczyć, są pozbierane z różnych działów te pieniądze. Zaznaczam, te pieniądze wrócą. Tylko w późniejszym terminie, a te pieniądze nie są potrzebne w dniu dzisiejszym do działalności, bo nie mamy nic na tych paragrafach, nie mamy prawa żadnego ruchu, ponieważ wnioski są czy w toku załatwiania, czy jeszcze są w toku pisania, więc postanowiliśmy zamiast zaciągać kredyty, co na to nie mamy też czasu w chwili obecnej, bo na pewno się skieruje do Rady z zapytaniem takim, ale w czasie późniejszym. Ale teraz nie mamy czasu na to, bo kto wie, kto zna sytuację na Konfederatu Łubackiej, ten wie, co tam się dzieje i co tam jest, co jest, jak to jest zaawansowany konflikt gminy Lanskorona z panem, jednym panem, który tam mieszka od roba. Nie jest potrzebne, jest to mieszkaniec, jeszcze nie jest mieszkaniec gminy Lanskorona, będzie może mieszkańcem. No i tak to się stało, że
trybie awaryjnym, no, tryb awaryjny. Możemy spokojnie tę kanalizację robić, przykładowo w przyszłym roku pisać wnioski na dotacje do Włosiu. Czy, no, marszałek nie ma, bo marszałki ma u marszałka są pieniądze, ale i mogą przystąpić te gminy, które są w aglomeracji. A myśmy wystąpili z aglomeracji w 2014 roku, bo było to niekorzystne dla nas. Wtedy wójt zdecydował, że wystąpiliśmy, rada decydowała, nie wójt. Było to zasadne. W tej chwili nie wszystkie wnioski, wszystkie można aplikować, ale ci, co są w aglomeracji, a my jesteśmy już nie w aglomeracji. I z tego powodu musimy szukać gdzie indziej kredytowania. Będziemy szukać w Łosiu, a tam jest możliwość umorzenia kredytu. Ale na to nie mamy czasu, na ten odcinek nie mamy czasu. Teraz szukać kredytowania. I dlatego z tego powodu jest to nadzwyczajna sesja moich prośba do radnych, aby się na to zapatrzyła. Tak jak wcześniej kiedyś powiedziałem, nie robi, nie segreguje sołec, tylko załatwiam problemy, którego sołectwa dotyczy. Jaka ilość domów jest planowana podłączeniem do tej kanalizacji? Jest tam 40 studzienek wyrzuconych, będzie 40 studzienek tam jest podłączeniowych. Tam jest część domów, a część będzie na działkach, które są jeszcze wolne. Kończy się to na panu po prawej stronie Archemowicz. Dochodzi do kapliczki konfederackiej, jest kawałeczek przerwy. I później pod kapliczką są bodajże dwa albo trzy domy jeszcze. I idzie grawitacyjnie pod Archemowicza, no i idzie tutaj dołem. I do macie łączyć tu połączenie górkońcówka jest pod panem Godulą. A czyli pójdzie tu jak to tak? A tu pójdzie w tamtą stronę pójdzie po lewej stronie do Jastrzębi. Po posesjach prywatnych, bo nie w pasie powiatowym nie możemy z tego względu, że musielibyśmy dokąd świat będzie istniał, płacić dzierżawę. A niech mi pan wójt powie, a tam ten Marek Król też będzie tam podłączony? Po drugiej stronie, jak Archemowicz. Naprzeciwko. Naprzeciwko, tak. Naprawdę nie wiem, aha, bo nie mam na stole projektu w tej chwili. Projekt jeszcze jest... Że to byłoby zasadne, żeby nie zostawiać jednego domu, nie? Nie, tam są wszystkie domy. A, to będzie na pewno. To jest ostatni dom. Na pewno jest. Później jest przerwa. Tam koło kaplicy jest przerwa, kawałeczek, bo już dochodzi do duchy. I później pod kapliczką są brane domy. Jeszcze dwa albo trzy. To trzy domy. Bo po Sarym i Barem. Ale tam jest jeszcze tylko jeden z tyłu. Które mogą iść grawitacyjnie. Czy dobrze mówię, ale w projekcie nie jest przewidziane, żeby do Jastrzębi te domy wszystkie, żeby to przepompownie jakąś nie zmieścimy do, no grawitacyjnie się ona nie zmieści, nie przejdzie do oczyszczalni. Możemy rozbudowywać dalej. Nie, bo jeżeli by się tu linię robiło z jakimś tam zapasem, no to tam można było wypompować i tu grawitacyjnie by... Ale to jeszcze mamy tą stronę do roboty grawitacyjnej. Nie grawitacyjnej, tylko na pompy. Ale to ja mówię przyszłościowo, bo jakby troszeczkę grubszą rurę. Jak jesteśmy przy kanalizacji, odpowiem na drugą stronę. Tak jest projektowana. Projektant w 15 roku dostał zadanie grawitacyjnie rozbudować całą, zamknąć na ilość, ile jest potrzebna oczyszczalnia, ile przyjmie. 150 metrów sześciennych ta oczyszczalnia jest. I tyle jest, tak jest 12 kilometrów przeszło kanalizacja nowa, projektowana. I tu może odpowiem od razu pani minister, że w tej chwili wróć. W zeszłym roku, kiedy się zaczął problem, bo w czerwcu 2016 roku był termin przewidziany zakończenia projektowy na kanalizacji. Zaczął się problem już na jesieni. Pamiętacie, że przedłużałem. Tłumaczyłem już tu. I wtedy podjął decyzję, że będziemy dzielić tą kanalizację. Te odcinki, które są uzgodnienia, to ich rzucamy do ZUD-u, do Wadowi, do powiatu i żebym dostawał zezwolenie na budowę. Tym sposobem jest, konfederacja już jest, dzisiaj projektant ma zabrać zezwolenie z Wadowic, jutro ma być u mnie,
a drugi odcinek na osiedlu jest w tej chwili w ZUD-zie. ZUD podpisze, w ZUD-zie to przeważnie 2-3 tygodnie siedzi. Z ZUD-u idzie, przenosi się to zezwolenia, gdzie minimum, to jest ustawa, minimum 21 dni musi odczekać. I teraz dalej projektuję i tak myślę, że wybieramy się do Wosiu, jeżeli, nawet dlatego pani Turek tutaj nie ma dzisiaj, na tym, bo przygotowuje wszystkie dokumenty. Dokumenty pod względem tym i wybieramy się jutro, pani skarbnik, pani kierownik, jadę z Wosiu. Mówię o kredytowanie, żeby na tamten odcinek poszedł kredyt, bo musimy to robić. Natomiast dział Palecki jest podzielony na dwa odcinki, bo nie ma się z ludźmi jak dogadać. Następny problem, jak już tu jesteśmy przy tych zgodach, chcieliście kopań oświetlić, nie mamy dwóch zgód i prawdopodobnie nie będzie na początku oświetlenia. Państwo z Krakowa się nie chcą zgodzić przepuścić, a z drugiej strony nie ma miejsca. Nie wiem, na jakim etapie jest w tej chwili, bo miał problem. Na początku wielki. Zaraz, za tym krzyżówką? Po tutaj prawej stronie? Jakieś po prawej stronie. Nie chcę się zgodzić. Za... I tak, proszę Państwa, mamy z tymi zgodami. Po prawej stronie? Tak mamy z tymi zgodami, że kanalizacja już jest rok po terminie i szybko nie będzie, podejrzewam znów. Nie wiem, jak dział Palecki, no nie można nikogo zmusić. Ma ktoś dział startowa i nie przepuściła. Z chodnikiem tak było, ileśmy czekali na chodnik. Bo dwóch panów mieszkało gdzieś tam, jeden za granicą, a drugi na Śląsku. No, tylko potem się postawi i zabetonuje przepust. No. Ale panie wójcie, tam, bo ja znam z drugiej strony tą sprawę tego oświetlenia, tam jest 4 metry prawie do działki przykładowo Gibasa i Józka Goduli. Ale dlaczego projektant się uparł, że to musi być słup na ich działce, skoro jest 4 metry niewykorzystane? Panie radny, nie wiem na dzień dzisiejszy. Chodzi no, bo to jest skoro, no nie, warunki tego nie wiem. To nie jest solety, tylko projektant projektuje, dostaje warunki z energetyki. Ja wiem, ale... Bez od... warunków musi... No, kończy się do warunków. Słuchajcie Państwo, ja liczę na to, że jest złośliwość projektanta, bo projektant ma to zapłacone. On ma, jak nie zakończy projektu, nie będzie zapłacone. Ja wiem, no tylko i... biorąc tak na chłopski rozum, tam gdzie jest początek tej działki, tam w ogóle nie ma chodnika i... Pas się kończy równo z ogrodzeniem. To wiadomo, że musi być stać za ogrodzeniem ten słup. Ale tam, gdzie jest 4 metry luzu, że nie można postawić. On mi kiedyś zameldował, że szuka porozumienia i to jest jego problem. Jeżeli będzie, nie wiem, czy do sołtysa się nie... Ja byłem z nim objeżdżonym i tylko Gibas, z Gibasem miał załatwić, bo Godula podpisał ten user, nie? Tylko z Gibasem miał załatwić. No to w takim razie, bo ja to 2 tygodnie temu nie wędrował, nie? I on mówił, że jakaś ktoś tak się chce zgodzić i szuka rozwiązania wszystkiego. Ale mówię, ile, jak wyglądają sprawy właśnie takich zwód? To nie jest początek. To służy wszystkim mieszkańcom, dla nas wszystkich to służy. Zgoda, no pewnie, że każdy chce odszkodowania. Ale nie jest, jesteśmy do tego nie dorosli. Dzisiaj jest to takie modne. Chory. Jesteśmy do tego nie dorosli, nie jest. Ja mówię, żeby odszkodowanie płacić, gmina płaciła odszkodowanie, gmina jesteśmy my wszyscy i dla nas to wszystkich służy. Nie robimy to dla nikogo, nie robimy to dla warszawiaków, Ślązaków, ale robimy to dla siebie. Dla siebie robimy i z naszych pieniędzy to robimy. Nie wiem. Jak jeden drugiego nie puści, to nic nie będzie. Nic, to się rozchodzi. Nie ma szans. Kiedyś mieliśmy takie czasy, co dla niektórych to są bardzo złe czasy, ale wtedy się nikt nikogo nie pytał. Przyszedł geodeta, przyszedł jakiś tam kierownik, wytyczył, tu ma iść i ten nie pójdzie. Teraz są zmiany przepisy. To jest chore. No. Dziękuję bardzo panu Witynu. Czy jeszcze w tej sprawie chciał tutaj zabrać głos? Drogi powiatowe żądają odszkodowania przykładowo, jakby za coś zaniesiemy, a to, że oni niektórym
odszkodowania za zajęcie. Ja jeszcze mam pytanie. Nie dalej. Bo to chodzi o budowę przedszkola w Lanskronie, czyli przeniesienie tych środków, tak? W tym momencie, ponieważ wniosek jest dopiero złożony. Złożony też w tych dniach się rozstrzygnie. Jeżeli się rozstrzygnie, to musimy i tak kredytować wtedy budowę, bo wiadomo, że za 50 tysięcy nic zrobimy. Nie. 50 tysięcy to jest tak wsadzone na obróbkę, na przygotowanie dokumenty. A ja wnioskowałem, aplikowaliśmy o 50, bo w tym, do tego wniosku do ministerstwa marszałek nie ma, Unia nie ma na budowę przedszkoli, jest tylko do 3 lat na żłobki, a przedszkoli nie ma, natomiast zaplikowaliśmy do ministerstwa bezpośrednio i do rezerwy 04 oświatowej. No i tak mi teraz doszła taka wiadomość, że została zablokowana, ponieważ no 1 września się rozpoczyna, no i obawiają się odszkodowań. No jeżeli nie będzie, przejdzie spokojnie, no to ruszą tą rezerwę z powrotem, została po prostu trzymana. No i nie wiem, ale jeszcze tam innymi źródłami, w tym tygodniu mam mieć konkretną wiadomość. Jeżeli nie, to na pewno w styczniu będziemy aplikować na nowe i będziemy zawsze to ciągnąć, bo przez kolejny zapisane. Jeżeli nie ma więcej pytań, to no rzeczywiście no problem jest dość bardzo poważny i jest to na naszej gminie, czy to świadczy gminy, to droga powiatowa, a świadczy to, proszę Państwa, ona. Musimy w ten sposób jakoś z tego wybrnąć, który zdaje z tego sprawę, ale te środki, które zostały ściągnięte tak z przedszkola czy do szkoły, tak trzeba by potrzeba, żeby one wróciły do szkół czy do danych SOS później. No tu bym apelował. To jeszcze raz, panie przewodniczący, mówię. Jeszcze raz to powtórzę i któryś z kolei powtórzę, że trzeba rozwiązywać problemy, gospodarzyć tymi pieniędzmi i o to prosiłem, o to dziękowałem. Na podsumowaniu budżetu dziękowałem za to, że rozsądnie radni myślą. Nie biją się, pewnie powinni się o dane sołectwa, ale jest problem wszędzie. Wszędzie ten problem jest, dotyczy całej gminy. I za chwilę będzie taki i taki problem w Wizdemniku, bo w Wizdemniku już się zaczyna problem, to mogę wam oznajmić. Zaczyna się problem szkoły niestety, bo główna nowość mnie czeka w Wizdemniku szkoły. No już są 3 roczniki, 4 roczniki, 4 które się powtórne, podwójne klasy powstały. No i z tego powodu, co się stało w Wizdemniku? Nie wiem. Co się stało? Nie wiem. To tylko alarmy i właśnie nie wiem, co zrobić. Przepraszam. Ale to dzwonię do mnie. No właśnie. Jaki wypadek będzie? Tak? No bo to ma pani się nie powinien zmieniać. No nie, to by też. No i tego, z tego powodu, a jest ten problem, to już na szczeblu dość wysokim, bo pan złożył do SKO od tej chwili skargę na bezczynność wójta. Ja dostałem i się rozetłumaczył. Z tej powiatówki. No. Czy są jeszcze jakieś pytania od reszty? Nie. Tego projektu uchwały, jeżeli nie ma, poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciwny? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przyjęliśmy uchwałę jednomyślnie. I 14 za. Wyszedł tak, to było jeden radny wyszedł, tak. Co? Ale tak. Dobrze. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Wyrażenie na zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanych działek 36006 i 36015 i 36016 położonych w Wizdemniku stanowiących własne mienia komunalnego w gminie Lanskronie. Na podstawie aktu 18 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jednolity tekst dziennika urzędowy 2016 roku, pozycja 446 z publicznymi zmianami.
artykuł 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jednolity tekst, dziennik urzędowy 2015 roku, pozycja 782 z późniejszymi zmianami oraz zasad zarządzania mieniem komunalnym gminy Randzkowo ustalonych uchwałą nr 15/96 przez 2004 Rady Gminy Randzkowo z dnia 31 marca 2004 roku. Dziennik urzędowy województwa małopolskiego nr 136, pozycja 5407. Rada Gminy Randzkowo uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieukończonego zabudowane działki stanowiące własne mienia komunalnego gminy Landskrona położone w Izdemniku, oznaczone w ewidencji gruntu numerami działek 36006 o powierzchni 1468A, 36006/15 o powierzchni 00927H, 36006/16 o powierzchni 0050A. Objęte księgą wieczystą numer KRIQ przez 00472883 prowadzono przez Sąd Rejonowy Wydział Księg Wieczystych w Wadowicach. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Blaskę. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. I tu może uzasadnienie. Planie zagrożenia przestrzennego gminy Blaskę dział numer 36006 położona w miejscowości Zemni w najbliższym częściowo w jednostce ML teren zabudowy rolniczej IMM, czyli teren mieszkalnictwa o niskiej intensywności. Działki 36006/15 i 36006/16 znajdują się w jednostce MM teren mieszkalnictwa o niskiej intensywności. Proszę bardzo, może Panie Wójcie wytłumaczyć, które to są działki? Są tutaj akurat granice, są przy samym lesie. W naszym gminnym lesie są działki 136006. To jest 14 arowa ta większa. Tam i tak jest 12 arów, znaczy 12 metrów od lasu. No, jest ustawa nie wolno zabudowy, ale zmieści się tam jeszcze. No, to jest pozostałość już z tego całej, z tych stałych, całych gminnych działek. No i postanowiłem, no przede wszystkim potencjalny kupiec się odezwie, no, że z przetargu będzie próbował kupować. No i spróbuję to sprzedać. A te dwie tutaj działki na górze, no to na tej pierwszej od lasu są tam chyba trzy zasuwy i tam był kiedyś budowany, projektowany zbiornik na wodę dla Izdemnika i dla Jaszczębi. Ale przy analizowaniu i z fachowcami i ze wszystkim jest to dużo niżej. I zasadniczo on by tylko obejmował tylko Izdemnik i zasadniczo tutaj na przykład już pani Turek czy tam ci dłużej pani Żurek już by stąd wody nie wzięli, bo jest już ten zbiornik niżej. I postanowiłem, myślałem, że na samutkim szczycie jest pan Barczak, ma taką działeczkę, która by nam odpowiadała i do sprzedaży tej działki zakupiłoby się tamtą działkę. No i zrobił wtedy zbiornik już w ramach tych pieniędzy i byłoby zabezpieczona Jaszczębia i Izdemnik. Bo my w Izdemniku, w Jaszczębi nie mamy żadnego zasobu, tylko wszystko z góry idzie. Jak kiedyś nam ściągli w którąś sobotę do basenów, zresztą tu apel do rady, apelujcie do mieszkańców, zakaz napełniania basenu. Bo mamy suszę. I z tego względu no brakuje, jak ktoś wyciągnie federalną wodę, no to potem jest, pewnie, że ona dojdzie, ale jest już brudna woda i znoszą telefony, żeby ona woda brudna. I tam planuję zrobić ten zbiornik na górze, żeby obsłużyła Jaszczębie i Izdemnik. No a ta druga działka jest budowlana, tylko że na tej działce właśnie małej, ona będzie to i tak operat szacunkowy, on będzie wyceniał. Tam są trzy zawory i te zawory muszą zostać. Także ktoś pójdąc świadomie będzie te zawory miał na działce. Nie rozmawiałem, ale raczej sprzedał, bo taki glinek jest. I glinek to jest na liście.
Czy ktoś chce zabrać głos do projektu uchwały? Otwieram dyskusję. To teraz miał większą. Ktoś jakieś wnioski zgłasza? Ponieważ nikt nie zgłosił żadnego wniosku, poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciwny? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie 14 za. Przechodzimy do następnego punktu. Odpowiedzi na różne interpelacje i zapytania. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie Łukasiewicz, to już zasadniczo odpowiedziałem. W tej chwili jest wycena operacyjna, jest. Jeżeli poniżej operatu nie zostanie sprzedany, bo nie mogę. 6 tygodni musi wisieć na stronie internetowej, na wszystkich punktach. 260. No, odpowiedziałem tutaj tak. Teraz pan podąży zarobki wójta. No, na oświadczeniu majątkowym jest wszystko. I trzymajmy się oświadczenia majątkowego. Wynagrodzenie wójta ustala rada, no to więc nie wiem, że rada ustaliła, ani wójt tu nie wiedział, ani radny nie wiedział, nie wiem, jak to się stało, ja mogę wytłumaczyć. W pierwszym roku nie miałem trzynastki, w drugim roku miałem trzynastkę i jest ta różnica wynagrodzenia. Proszę. To było to? Czy jeszcze? Aha, czy ktoś jest, podpisałem następną umowę. O na niższą kwotę, na kwotę 2000 zł na wykonanie zlecenia. Pan Gąsiorowski, ulica bez nazwy, no. No można by było zrobić nazwę, no pewnie, że wszędzie można to zrobić, nie mówię o tracie. Co do tych ulic, czy do tych wszystkich uzupełnienia koryty, obkoszenie to już powiedziałem na kiedy, na czerwcowej radzie, że obkoszenie jest raz w roku i nie będziemy obkaszać. Będziemy obkaszać takie newralgiczne punkty, gdzie są dowożone dzieci. Na pewno tondery poprawimy, na pewno poprawimy na stale, bo tam są dowożone dzieci. Na Zadziele też się też zostanie. Tam w tych punktach, gdzie rzeczywiście są na dzieci. Na Zadziele z obkoszonym. No to dziękuję panie radny, ale tak, mówię wam, tak samo nie wszystkie, do tego pasa, muszę wszystkie te uzupełnienia poboczy, dział na drogi tak w zeszłym roku mieliśmy taki sam jak i na ten rok. Tylko w tym roku doszło prawie 80 tysięcy odszkodowań na Podkiebie i na Istnie. Więc tu nas położyło to wszystko. Po 12 latach nikt tego nie przewidział, że będą odszkodowania. I tu nas położyło. I nie mówię, jeżeli będą środki jeszcze, to co powiedziałem, tam gdzie dzieci dowożone są, tam musimy to bezpieczeństwo zachować. A resztę no musimy się tak męczyć, jak się męczymy. No ta droga Izdebnik, Jastrzębia to jest jakby droga autostrada najważniejsza. Na nas strategicznie. Planowaliśmy, dobrze panie przewodniczący, pan wie, że planowaliśmy nawet pół metra każde i tak, bo to jest takie sypanie, to jest bezsensowne. To jest bezsensowne. Przyjdzie ulewa, ja to na tondery dobiłem w jeden dzień, na drugi dzień, bo było rzeczywiście po telefonach, przyszła ulewa i na drugi, za dwa dni. Zabrało wszystko. Jak mogę coś powiedzieć, to jest teraz taka nowa metoda, która jest rozwiązywana i ktoś, kto ogłasza przetargi, tak zwane powierzchniowe utrwalenie bitumiczne, poboczy. I problem jest z głowy. Zamiast robić dwa razy do roku pobocza, to wystarczy raz na 4 lata, na 5. Panie radny, i odpowiem na ten temat.
jednoznacznie. Była droga z Pomesy robiona w obozie na Podchybiu. Zaproszę zapytać sołtysa, jak są pozrywane pobocza i w wykonaniu były bitumiczne utwardzenie poboczy. Ale ja nie rozumiem metoda nowa, skoro to już było 30 lat. Ale to zależy, dobra, chwileczkę, zależy na jakim materiale. No bo jak nasypie się wysiewki tak zwanej zerówki z kamieniołomu po 5 zł za tonę i potem się przejedzie czarnym, żeby tylko do odbioru było, no to jest okej, nie? No. Jak się zrobi dobrze, no to za to trzeba zapłacić, ale jest dobrze. Pobocza, ja już... Nie wiem, czy to 30 lat temu tak było. Nową metodę. Chyba, że abidzonem żeście malowali. Nową metodę, że się zagęszcza. A to oczywiście. Właśnie ten kamień się zagęszcza cementem i się walcuje i się zagęszcza betonem. I też to jest, ale mówię, środki na to. Stabilne, to mówię, coś za coś, nie? Ale myślę, że to wyjdzie dalej z biegiem czasu. Jeśli można. To znaczy moim już teraz zgłaszałem, bo tej drogi... A nie, jeszcze miał odpowiedź, jak skończymy odpowiedzi, można jeszcze zgłosić, jedzie. Pani Wiśnia, odpowiedziałem na kanalizację na 70 metrów, to przepust koło piekarni. Ten przepust, no to on nie wie. I tam w górze też, wszystkie. A to chodzi o ten... Jest jedno wyjście, ale trudno, żeby wszystko robił jak inna. Postawimy tam znak 5 ton i będziemy rozłożymy. Ktoś tam wygniótł te korytka, nie osobowymi samochodami, tylko ciężarowymi, który ja dokładnie wiem, kto wozi 15-20 ton samego mąki. Jeżeli ktoś, ja nie jestem tu ani złośliwy, ani nic, jeżeli ktoś tak robi, no to ja też bym zaproponował, tak jak gdzie indziej są przepusty, prosty przykład, wbicie cybantów, no, zamontowanie do tego, no i spokój, i nie podskakują. Cybantami to wziąć, przymocować do musi to gwina robi. A ja też to robiłem, panie sołtysie, ja też to robiłem kilka razy tak. Wtedy jeszcze to było jeszcze to dobrze, teraz to już, ja to widziałem. Coraz bardziej to wygniata i wygniata, nikt tego nie tego, no i proponuję. Tylko dzwonią i... To samo wyczyszczenie korytek do oczyszczania, opuszczenie poboczy. No mówię, odpowiedziałem już w tej chwili, panie sołtysie, to samo. Pobocza na drodze to ja szczęścia i zdebnić. Rzeka, napiszemy to. Już żebyśmy się zwrócili do zarządu. Te właśnica Skalinki, to samo, Tondery. Mówię, te drogi. Te drogi, które, tak jak zapowiedziałem teraz, będą jeszcze obkoszone raz, tam, gdzie się dowozi dzieci, gdzie są newralgiczne punkty. Resztę, no musimy poczekać do przyszłego roku. To było wszystko, co powiedziałem. A raz na wieka jeszcze chciałem zabrać. Ale to wolne gniazda. A o drodze na Pałsówkę. Aha, tak, Pałsówkę. To nie tylko tam był Godota, ale tam też byłem i straciłem prawie 3 godziny. Na dzień dzisiejszy jest tak, że postępowanie administracyjne w stosunku do pani Paulus się toczy cały czas. Już od 15 roku, jak tu nastałem, a w ogóle w gminie się toczy od 2002 roku. Ja podchodziłem do tej pani dwukrotnie, rozwiązać problem polubownie i naprawdę byłoby to bardzo korzystne dla pani Paulus. Proponowałem to zarurowanie do samego dołu z jedną studzienką rewizyjną, zasypanie ziemi, zasypanie trawnikiem i bym miała piękny traw. Nie poszli na to absolutnie, gdzie w 16 roku przed podjęciem tutaj decyzji konkretnej już skierowanie właśnie do SKO poszedłem do, to mogę się przyznać, poszedłem do pana dyrektora Kieskiego. Jeżeli ja bym chciał z tą panią służbową rozmawiać, a niestety ludzie uczą, że trzeba, nie trzeba się już kierować jakimiś poczuciami człowieczeństwa, tylko wezwać służbowo rozmawiać. Ale poszedłem, pan dyrektor mi umożliwił gabinetu, pół do 8 rano, przed godzinami pracy, rozmawiałem z panią Paulus. I to na tamtym się tak skończyło, nie było żadnych ich krzyków, okrzykiwań, dobrze, bardzo kulturalnie mi się rozeszli, ale pani Paulus skierowała sprawę do policji, że ją nachodzę w zakładzie pracy. No i byłem przesłuchiwany. Została to umorzona, no bo żadna szkodliwość.
No i dalej się to proceduje tam. Ja proponowałem jeszcze wyjście z tego tam problemu, bo też jest wielki problem, bo już tak nie będzie, panie Chorąży, akurat pan w zeszłym roku wygrał przetarg na posypywanie drogi, ale w tym roku, no nie wiem kto wygra, będzie ogłoszona oferta, ale jeżeli ten to wygra, już nie będzie tam stał i dyżurował na górze, żeby sypać tego odcinka na górę, tylko będzie droga zamknięta. Nie będę, bo tam się woda wylewa z tej studni i ja ten problem chciałem rozwiązać w ten sposób, że puścić odwodnienie w prawą stronę. Po to był geodeta, tam mamy 2 metry przeszło naszego terenu gminnego. Po lewej stronie, od strony pani Paus, granica wchodzi na asfalt, gdzie to jest geodez niewyciągnięty. Więc pan Lempart, gdzie ja 80 cm chciałem zabrać, na korytka i umocnienie brzegu płytami betonowymi, nie zgodził się do tej pory. Miał przyjść do geodety jeszcze i prawdopodobnie się nie zgodzi, nie podpisze tej granicy. Jeżeli nie podpisze granicy, granica jest sporna, ja na takim odcinku nie mogę nic zrobić. Tylko tyle, tak jak tutaj przy wszystkich powiedziałem. Jeżeli przyjdą opady jesienne i przyjdą przymrozki, ten odcinek drugi będzie zamknięty. Dla bezpieczeństwa. Bo w zeszłym roku tu pan Chorąży, który miał odświeżanie, stał na górze, bo nawet z dołu nie mógł wyjechać, tylko jeździł dookoła i posypywał ten odcinek. Bo non stop, woda się wylewa i mrozi. Prosto. Gdzie ten tren do listu jest? To już masz to na głosu. Nie, w drugą stronę. Także od gatówki za mną. Tutaj jest prawo, a tu lewo, nie? W lewo. Tak mi się wydaje, może to... Tylko na bo z państwem Pałusów nie dojdziecie, bo decyzję, wysłałem decyzję. Od decyzji każdy obywatel ma się prawo odwołać. Decyzji już dają 3, no i się odwołuje do SKO. I co jest ciekawe, że APIAT od nowa się zaczyna sprawa, ponieważ SKO... No tylko z jednymi psami, czy kotne głowy SKO, co by wygrali. A tu przeważnie SKO jest zawsze po stronie tego obywatela, nie po stronie gminy. No i jeżeli SKO decyzję odwali, to postępowanie idzie od początku. Zaś muszę biegłego powołać, który wziął mi 4000. Biegły nakaże, procedura się postępowania toczy, dochodzi do decyzji. I daj się odwołuje do SKO mieszkanie, no i tak się od 2002 roku ta sprawa jest. To tak po chłopsku, to gość przywłaszczył 2 metry ziemi gminnej i nie pozwoli teraz wybrać. No i tak. Też nie pozwoli, i tak mamy prawo. Jakby przykładowo przy sprzedaży tych działek ktoś chciał wytyczyć przed kupnem 4 punkty, a wytyczone. Te działki są wytyczone. Ale... Proszę mi powiedzieć, a nie ma jakiegoś geodety sądowego, który odgórnie... No jest pierwsza kasacja wyroku, apelacja. Aha, tak się to toczy. Ludzie nie będą mieli teraz. Weźmy teraz na konfederatów barskich dodatkowe koszty, które generuje nam pan. Zrobić rondo to. Bo ja niestety, ale musiałem wejść z kamerą w rury, bo tam są rury. Kto się podłączy, bo taka jest procedura. Niestety, ja nie mogę na przykład powiedzieć, o, panie Kucala, pan się podłączył do tego rowu i proszę zamknąć odpływ. Bo mi powie, a skąd wiesz? Ja muszę panu Kucale udowodnić, że jest odpływ ze szamba. I dopiero wtedy się zamyka. I to samo, daję decyzję i od decyzji pan Kucala znów będzie odwoływał, że on nie wypuszcza. Ja muszę znów stwierdzić, muszę ściągnąć sanepid, że stwierdzi, że odpuszcza ścieki, i tak pan Kucala wtedy może zatkać otwór. No takie są. Nie. On musi udowodnić, że nie ma. Ale on udowodni, przyniesie mnie, że wywozi ścieki beczkowozem na rachunek i spokój. Ja nie mam wyłączenia. Ja muszę udowodnić, że on wyczyni, że on wypuszcza. A są tacy, że tak jest i to jest. I to jest trzecie szambo. Jeżeli ktoś tam mówi o tracie, jeżeli ktoś tam wypuszcza, to i tak jest to trzecie szambo. To tylko jest woda śmierdząca. I to jest cała Polska, tak mają podejrzewam i jak bardzo zurbanizowane Niemcy czy inne kraje, tak samo to samo mają. Muszą mieć. Nie miałem. Częściowo. Nie bardzo.
No nie bardzo, bardzo, nie bardzo, ale są i wioski, co mają. Bo tam mają więcej chłonne. No, przejdziemy za chwilę do wolnych wniosków. Mam to jest ciężka ziemia. Mam jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do wolnych wniosków. Zgłosił się do mnie pan z kopalni, pan Matuła. On tam ma ulicę na kopalni, tak? Tam z tyłu są te dwa domy. I czy jest taka możliwość, żeby mu tam na krzyżówce tabliczkę z numerami domu zainstalować? No, ale to było już. No ale nie ma. No, ale kiedy ty gościu był? Klaczak miał tu pozycję Klaczakowi. No, a z miesiąc temu albo lepiej. No w tym tygodniu. Dobra. Tabliczkę tam na kopalni. Jakby ale jest taka możliwość, bo te dwa domy są. Dziękuję za takie interwencje, bo to ja było zlecone. Ja bym też prosiła. Tutaj, na tą naszą drogę, to ja z tobą do domu. Numer domu, nie? Numer na tej tabliczce. No to mój. To nasz. To takie numery. Ja bym też prosił. Ja bym też prosił. No. Szczere słowa. To jest Matuła? Matuła ja. Przekazać pismo do pana Śródka, bo tamten brzeg, który gdzie Niwem melował sobie ogród, nadsypał ziemię na brzeg i jest dosyć stromy brzeg, przyszła ostatnio ulewa, zasypało cały ruch. Przyjdzie następna ulewa i będzie błoto na drodze. Czy jeszcze wolny gwiazdek chciałbym? Ja do niego pójdę. Jest troszeczkę. Widział jak tam zamówiony. Ja do niego pójdę pierwszy. No bo podejdź do niego. To panie sobie się proszę o odpowiedź. Bo on już tu był kiedyś w gminie. Na reakcję. Ja do niego podjadę, zobaczymy co odpowie mi. Dobra. Jeżeli poczekamy tydzień, jeżeli nie zrobi tego, no to wtedy pismę. Dobra. W porządku. No. Bo ja tu już ranny Radoń zwracał, ja wysłałem do niego pismo, więc przyleciał tu z wielką buzią. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo 1 sierpnia weszło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. I tutaj jest takie coś jak poprawa dostępności komunikacyjnej dla instytucji publicznej. I to jest wojewoda z rezerwy celowej, czy nie można by wystąpić o ulicę Radową? Wiemy o tym. Bo tam akurat jest przedszkole. Czy jeszcze w wolnych wnioskach chciał ktoś zabrać głos? Bardzo proszę. Ja tu nieraz zabieram głos na temat ugorów. Zawsze była odpowiedź, że nie ma na to badań. Nie można ludzi zmusić. A niestety jest. Jest artykuł 15 ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych, który zmusza właścicieli o dbanie. Nie, egzekwować. Oczywiście. Już nie jeden mieszkaniec dostał takie pismo i proszę teraz, ale teraz jakie jest egzekucja tego? Można prosić się o taki projekt. Tak, jak nie jednemu takie pismo pomaga. Wystarczy jednego postraszyć. No. Ale nie ma czym. Nie ma kto. Nie ma. Nie ma kto. Straż gminną czy bo nie ma egzekutanta. Policjant nie pójdzie. Nie każe mu, to jest nie jego. Jak się coś stanie, to wtedy działa policja. Urząd gminy nie ma narzędzi na to. Jeżeli ma narzędzie, jeżeli dostaje dotację gminną. To znaczy nie właśnie. To musi zgłosić. To znaczy, nie dostaje gminy, no to tak. No to zobowiązek automatyczny. Urząd ci nie bierze tej no to wysyłamy się. Wysyłamy pisma, proszę sprowadzić, to pani okula sprawdzić. Wysyłamy do danych mieszkańców, gdzie skarga jest jakaś. No, nie jest no trudno to, słuchajcie państwo, to umówmy się, jesteście radni. Proszę mi do tygodnia czasu wskazać, gdzie są takie i takie zarośla, łąki, numer działki i podpowiedź. Będziemy pisać pisma, bo tylko to zostało w gminie. No trudno, jak myślicie?
że urzędnik, czy ja pójdę po pole i gminie, sobie czyścimy sobie. Ale umiem ten zakropny potencjał nazwa, temat jest blisko. Czy dziewiaterki, czy w domu, czy w domu, czy przed okresie. Byle was nie poprosił, że to u was nie było. Was nie było przesłać. Tylko teraz idź, sprawdźcie, czy są wersje. Co? Co? Sołtys. Twój obowiązek. Oczywiście. Niech to się naraz. Jeżeli nie ma, to ja tu mam jeszcze. Tak? Ja tu jeszcze chciałem pytać. Proszę bardzo. Ja się chciałem zapytać, czy jaką szerokość ma ta droga rolnicza co tego? 3 metry. 3 metry, ale tam nie ma. To co wybiera, ja to nie 2,60, przepraszam. To kiepsko będzie. Pod kombajn. 2,80 będzie droga. Na co? Czy tam jedziecie trolejbusami? No ja z pod kombajnem jadę i nie przejadę. 2,50 koła rozdała. Masze, ale on ma unijny. Ale są takie wąskie na pustorze. Chodźce małe. Ja mam szerokie obłony. Proszę bardzo, a gdzie dobrze i panowie? Sami się zmieścicie 3 metry. Po Polacy jedzie kombajny. Gdzie to się widzi? Akurat mają prawo własności. Pan Sonik wytyczył granicę. Wytyczył. Z drugiej strony wytyczone. No i gdzie macie 3 metry? A z drugiej strony? 3 metry. Jest. Nie ma 3 metry. No i co? Koło tam ten drzew? Ale przecież tam nie ma w ogóle 3 metry. No w obozie nie ma i nie będzie. Nie ma, bo warunki tak stwarzają. No ale nie mogę na przykład wyciąć tych drzew tam? To ja na przykład... Po lewej stronie. Po lewej stronie? A czy to są drzewa? No Dziadkowca. Ja już mu mówiłem na ten temat, ale... Dziadkowie jest wytnie, a nie będzie gmina. No to mówię, ale to jakoś mu trzeba... Gmina ja już mu wycięła postraszyć. Gmina wycięła pokrzywy i jest włóczona wszędzie. No do rady przyszło pismo też, panie przewodniczący. Prosił o odczytanie. Tak, tak, ale zanim dojdziemy do tego, to jeszcze dwie sprawy, a później... Przewodniczona siedząco do rady gminy wpłynęła takie wyjaśnienie tutaj z nadzoru prawnego i nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie stanowiące odpowiedź na pismo przesłane drogą elektroniczną, którym zarzucono nieprawidłowy przebieg sesji Rady Gminy Lanskojen w zakresie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanskojen z uwagi na udział i wypowiedź posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Józefa Brynkusa. To w tym czasie pan Józef Brynkus tutaj był. Wyjaśnienie wynika, że obecność na sesji i zabieranie głosu przez posła na Sejm Józefa Brynkusa zostało uregulowane artykułem 22 ustęp 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonaniu mandatu posła i senatora zgodnie, z którym to posła ma prawo uczestniczyć w sesjach sejmiku województwa rad powiatu i rad gmin właściwych do okręgu wyborczego, w którym został wybrany lub właściwych na siedzibę biura posła uczestniczących w sesjach, o którym mowa w ustępie 1 i 2, poseł i senator może zgłaszać swoje uwagi i wnioski do rady gminy, przyjmuje pismo ze starostwa powiatowego dotyczącego interpelacji zgłoszenia na ostatniej sesji. To tu jest odnośnie tego Mirka, tam o wybranie rogu. I tu została uzależniona jest od środków przeznaczonych na ten cel. I tu też było interpelacji pana Mariusza Piekarza w sprawie utrzymania czystości w pasie drogi Izdebnik w Sukowice. Realizowane jest na bieżąco. Tyle z tych odpowiedzi. Jeszcze jest tutaj takie jedno, ale może jak już jestem przy tym, to proszę państwa, w dniu 26 sierpnia tego roku organizowany jest 22 zław samorządowców i to jest w gminie Zembrzyca. Jak co roku teraz dość licznie w tym uczestniczymy od któregoś czasu i też bardzo bym prosił sołtysów organizacji, aby tam mogli tych ludzi zapisywać i tu do pani Marii, bo musimy później zobaczyć, jaki to będzie autobus. Ostatni weekend zawsze sierpnia od lat jest taki zła zorganizowany. W tamtym rokuśmy byli, rzeczywiście ładna, piękna. Grzesik ktoś był, bo jakby byli... Nie byłem. Ty nie byłeś sobie, ja bym byli zawoli, tak, zawoli. I tam, proszę państwa, ja tak myślę, wybieraliśmy już trasę, czyli trasa idzie od Skawinek i na górę Starowic w Zembrzycach. Ja tak myślę, żebyśmy może z góry Chem.
jest tam na mapce, jest tak dość równo i później jest troszeczkę na dół. Myślę, że od góry tam, tak za 2 godziny spokojnie na tą górę Starowic dojdziemy. Tam będzie msza polowa, proszę Państwa. Po mszy polowo schodzimy do Garbarza, do Zembrzyc na stadion. I tam będzie poczęstunek, będziemy tam, co tam się robi, zgłaszać, ile nas jest grób i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli przyjdziemy tam, a ja powiem na miejscu, że będę też, chyba żeby się coś stało odczuwać, żebyśmy sobie tam, myślę, że pan Łukasz Palarski, wójt Zembrzyc, zabezpieczy tyle, to byśmy sobie spokojnie usiądli. No było raz tak, że kiepsko było ze siedzeniem, ale trudno, to też można... Przesłanko sobie. Tak, oczywiście. Naprawdę fajna impreza niedaleko i myślę, że powrót będzie gdzieś około godziny, między godziną 19 a 20. To będzie zależało od różnych sytuacji, jakie wynikną. W związku z tym jeszcze proszę raz, ja apeluję. A i na tej grze Starowic będzie msza święta. No może sobie na drogę, jak ktoś nie był, no to jakąś wodę i kanapeczkę, resztę wszystko już będzie załatwione na stadionie. Tam będą bloczki i tak dalej. Ja się coś biorę, jak co roku. Tak co roku, wie jak się to odbywa. I tu rzeczywiście potrzebujemy, pani Mario, do 16 tego, tak, do sierpnia. Żeby zgłosić do mnie, bo ja mam 18 zgłosić do Suchej. Ile osób idzie? No i tak będzie autobusy, to ja no, tak, podstawa, 2 autobusy, myśmy, nie wiem, wyszedłem. Nie wiem, czy nie wyszło. Z góry tam to my możemy na nogę wyjść. Zobaczymy. Mamy blisko. Ja w swoim sołectwie już powiedziałem stowarzyszeniom, czyli koło gospody wiejskiej i wionkom i radzie, że jest taka uroczystość, żeby zapisywać swoich ludzi, abyśmy po prostu wyjechali. I myślę, że jeżeli byśmy tak z Chełmu wyruszyli, a o 14 jest msza, gdzieś po drodze stanąć, gdzieś się tam napić, jakbyśmy dojechali na 11 na Chełm, na górę, to spokojnie na 14, spokojnie, czy na pół do 13.30 dojdziemy na tą górę Starowic. Nie wiem, nigdy może ktoś tam ze Skawinek szedł, tam nie wie, jak to jest. Myślę, że to jest górą pasmem. To oznakowane na pewno. No jest na tym. Myślę, że zajdziemy i powinno być oznakowane i tak dalej. To by było tyle. Jeśli nie pomogło. Słowo do tego wejdę, bo tak się utarło od ludzi, że z władz samorządowców. I co my tu mamy do roboty? Gdybyście panowie, panie i panowie radni mówili ludziom, że to nie jest z władz samorządowców, bo wszyscy jesteśmy to zaproszeni. Wszyscy mieszkańcy danej gminy są mogą uczestniczyć. Tak nazwano. No, a tu tak z władz samorządowców, no bo to ktoś to... I tu, żeby się nie... Tak było odbierane, nie? Tak. Żeby, bo myśmy zaczęli tu z panem przewodniczącym, to myśmy pojechali 9 autobusikiem, to jeszcze 5 miejsc było wolnych. Później już było w Stryszowie. Już było. Ja już nie umiem tego po kolei, ale będzie tam Jasiek, jak powie wszystko. 22 myślę, że wymieni, jak zaczynali. I prawdopodobnie na komuś roku na przekrojem Lanskorona może. Tak to wynika z kolejności, proszę Państwa. Jeżeli nikt tam nie zgłosił już swojego... No to nie wiem, panie wójcie, czy to przypada na nas. No ustalimy razem to, no wiadomo. Żebyście państwo wiedzieli, że taka kolejność też nas tutaj... No, przydałoby się, no bo to jest tutaj... Ja pamiętam, na Skoronie była przy Konfederatów Balskich, potem na zamku. No i przyszły rok nas czeka na Skoronie, no bogaty w uroczystości, bo jest 250-lecie Konfederacji Balskiej. I dobrze by się to było, żeby ten z was też tu był. Mam tu jeszcze jedno pismo, to chciałem także tutaj prosimy i będziemy zabierać po kolei, myślę, od Izdebnika, od Jastrzębi przez Lanskronę do Skawinek, ktoś podjedzie, na pewno później się trzeba będzie wrócić, bo nie wiem, czy autobusem przejedzie tu przez, żeby dojechał na górę Chełm, się wrócić do Stronia i ze Stronia, nie?
No. Zostaniali. Tak. Mamy się przyznać, ale przejdzie. To mamy, tak? Bo przez łukówkę też. Można już pisać. Jest, tak, jakbyś ty chciał się pisać. Wiesz, a tu jest, tak, rzeczywiście. Albo później jakimiś tam radni z radnymi, a później stowarzyszeniami różnymi innymi. No tu jest zaraz ołtysu, mają działać radnych w danym sołectwie. I bardzo proszę angażować ludzi do tego. Mam jeszcze... Fajna sprawa integracyjna impreza. Tuż to rozpocząć, w sobotę się też należy każdy. Mam jeszcze, jedno pismo, stowarzyszenie Klub Landskorojski, ulica Świętokrzyska 13. Wójt Gminy Landskorojskiej, Rada Gminy Landskorojskiej, mając na uwadze wcześniejsze bezprawne wycinanie drzew na zabytku wędkarzy Landskorojskiej, pełni niepokoju i najgorszych przypuszczeń co do losu miejsca wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie. Numer 1. Bardzo proszę o spokój. Czemu mają służyć prace prowadzone na i wokół ruin zamku na Górze Landskorojskiej? Kto wykonał i kto zatwierdził projekt tych prac? Kto i na jakiej podstawie wykonuje te prace? Czy wykonawca ma uprawnienia archeologiczne, dendrologiczne i konserwatorskie? Kto prowadzi nadzór nad tymi pracami? I która uchwała Rady Gminy upoważnia wójta do wydatkowania kwot związanych z tymi pracami? To mamy takie pismo i prezes pan Piaskowski. A czy mogę odpowiedzieć? Bardzo proszę, panie wójcie. Bo to tam te pismo też do mnie dotarło. Więc proszę państwa, no Wysoka Rado, pierwsze zarzut tam jest, że nieprawnie wyciąłem drzewa na cmentarzu. No bez zezwolenia nie wracam. No to już jest pierwszy zarzut, który to jest zarzut. Dobrze wiecie, że to jest już można rzucać za pieniądze, ale nie. Ja z tego powodu pisma do tego klubu jeszcze nie odpowiedziałem, bo mam czas, ale napisałem taki list zapraszający do rozmów i podałem mój numer telefonu, aby uzgodnili ze mną termin spotkania i z przedstawicielami konserwatora zabytków, konserwatora do spraw zieleni, głównego archeologa Małopolski, więc nie ma już środa. Jest środa. Trzeciego pismo zostało przyjęte, bo środka jest. Nie ma. Ale co tutaj Radzie mogę odpowiedzieć? Według ustawy i według tego, że kiedy Wzgórze Landskorońskie, Zamek Landskorański został wpisany do UNESCO, to od tego czasu nawet ciąży na gminie obowiązek utrzymywania w czystości i pielęgnacja całego obejścia Góry Zamkowej. Więc wycinanie pokrzyw, traw, gałęzi, krzaków do średnicy na 1,30 m, na wysokości 1,30 m, to już późniejsza ustawa, wcześniej tego nie było, ale według późniejszej ustawy 1,30 m nad ziemią, średnica 5 cm, bez zezwolenia, bez żadnych dendrologów, bez żadnych planów, bez żadnego konserwatora zabytków, należy się pielęgnacja i sprzątanie. Nie było sprzątane, no ja już jestem tu trzeci rok, nie było, a wcześniej też nie było. W związku nawet ze względu na bezpieczeństwo, jeżeli kto tam państwo było miesiąc temu na Górze Zamkowej, to jest ścieżka wydeptana, a z tej ścieżki metr można było zboczyć i wpadając w dziurę, bo teraz widzicie jakie są dziury, bo jest odkryte, w dziurę dwumetrową i wyżej. Więc za Górę Zamkową odpowiada jest własność gminy, odpowiada gmina, a przedstawicielem gminy jest wójt. Więc podjąłem to mimo to zwróciłem się do konserwatora zabytków. Pismo ma odpowiedź pozytywną. I wyjaśnione właśnie to według ustaw, według wszystkiego. Jeżeli ktoś tylko mi zrobił na złość, i to jest, podejrzewam, nie wiem kto, jak ktoś teraz tam był na Górze Zamkowej, są na drzewach takie krzyże czerwone, no i że to potem może to jest, że ja to do wycinki te drzew przeznaczone sam, no to jest to po prostu czystą taką
sabotaż, no po prostu. No, sprzątany ktoś jest, komuś się nie podoba, że jest sprzątany. Ale wiecie Państwo, to są przygotówki. To są przygotówki, oczywiście. W piątek mam spotkanie z główną grupą, archeolog. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjść, posłucha, zapraszam. Nie to są przy zamkniętych drzwiach. Na pewno ja w 15 roku, jak obejmują wójta, podjąłem się prac na górze zamkowej. Tylko nie było tego już widać jeszcze tak, no bo przede wszystkim chciałem, bo nie ma dojścia do góry zamkowej. Sami wiecie, niejednokrotnie to mówiłem. Procedowanie jest długie. I jest na finiszu już. Akty notarialne są przygotowane, że będziemy już po własnej ziemi stąpać na górę. Nie po prywatnej. I teraz przyszła kolej właśnie na sprzątanie góry zamkowej. Tamtego placu, mogę powiedzieć, będzie wszystko odgruzowane z góry. Ta ziemia, jakie są góry doliny, to wszystko będzie usunięte stamtąd, bo tam jest plac. Tam jest plac centralny, tak jak w koło były zabudowania, to był plac, gdzie się chodziło spokojnie po równie. Po prawej stronie, jak się wchodzi, będzie na pewno zezwolenie mamy na odbudowanej tej wieży, odbudowanie mostu złożonego, zachowując wokół tą, no, nie rów, tylko fosa, tak. Tam jest pozasypywana ta fosa. Ta fosa ma w koło woda płynąć. A widzicie, jak tu jest wejście, bo tu sobie ludzie usypali, żeby dobrze było wchodzić. Stamtąd na niejednym domu tutaj na skronie są kamienie zabrane. Bo tak było. Więc teraz po wstępnych rozmowach już archeologicznych, już archeolog jest, był już 3 razy wstępny, to zrobił projekt. Jutro będę w piątek właśnie przyjdzie z gotowym projektem. Co dalej? I w tym roku będzie już duża zmiana, bo na pewno przystąpimy do sprzątania tej góry zamkowej i wtedy wyjdą już nam, bo północna strona tego to są mieszkania i są zachowane tam ściany, dobra, nawet. Także dużo ciekawych rzeczy nawet teraz się odkryło, jak po wycięciu tych krzaków, tych pokrzyw, to macie tam i pod stumę tej mostu. Zaczepienia mostu są tam po prawej stronie, jak się wchodzi na górę, po lewej stronie są zaczepy. Jest i stoją drzwi, kolumny wejściowe do drzwi, do pomieszczeń, które są oryginalne. Także naprawdę i dlatego właśnie projekt będziemy aplikować też o ośrodki. I właśnie rewitalizacja, w ramach rewitalizacji będziemy część robić. Bo musimy, nie cała góra, bo nam wtedy zamknęło, bo nie możemy potem wnioskować, że aplikować te pieniądze do innych źródeł. Także w tej chwili podejrzewam, jeżeli znów nie będzie ktoś mi tych kłód takich kładł pod nogi, tak jak się w tej chwili kładzie, gdzie wszyscy myślą, że ci nasi przeciwnicy, że ja to wszystko robię nie wiem jakim sposobem, na wszystko mam papier, dokumenty, są do sprawdzenia i pismo od głównego Janczykowskiego, który tutaj też był, konsulata zabytków, zezwolenie i wycinka tych grubych drzew, które są poznakowane, to nikt nie wytnie, ani wójt Łopata, ani żaden radny. Na to decyzję i tak wyda konserwator zieleni, to spraw zieleni, w uzgodnieniu z konserwatorem leśnictwa znów. Tam już nie ma, na to, które zamkową, nie ma wstępu szary człowiek do drogi. Tam pracują już głowy pod tym kątem wyuczone. Tam my już nie mamy nic do szukania. Są tylko takie sprawy, to jak widzicie, tam dużo jest braków, zaniedbań. Ogrodzenie jest powalone, spadło drzewo, zostało ucięte drzewo, a dlaczego jak ktoś musiał drzewo, nie wziął tego pniaka? Pytam się. I tego typu są. Wywroty były. Wywroty, no ale jak wywrot był wycięty, jak był ucięte drzewo, to dlaczego nie był ten korzeń? I ten korzeń teraz wyciągnąć będzie problem, a musi być wyciągnięty stamtąd. Muszą być te wszystkie sfosy kamienie wyniesione do góry, bo tam są piękne, tam są niektóre elementy budowlane. Czy to z okien, czy z nadproży, czy czegoś. Są, bo są, to są już zinwentaryzowane.
Zieleń na Górze Zamkowej. Mam do wglądu, zapraszam. Mam zinwentaryzowania, jest to 31 kartek A4. Każde drzewo jest ze zdjęciem i opisane, które jest do usunięcia, które trzeba pielęgnować. Jeszcze to było robione 5 lat temu, ta inwentaryzacja. Jeszcze będzie aktualizowana. Na pewno jeszcze dojdą do wycięcia któreś, ale to nie jest moja decyzja ani was radnych. To będzie decydował konserwator do spraw zieleni. I tego typu uwagi, które te pismo, ja na to pismo odpowiem temu klubowi Lanskowęskiemu. Ale mam na to czas. Odpowiedziałem, zaprosiłem do rozmów. I zapraszam was radnych, interesujcie się takimi sprawami. Gdzie wszyscy myślą, że to nie wiem, jest w takim jednym portalu napisane jest, dosłownie wam powiem i może być nagrane, takiego skurowycyna jamarancona w tej chwili to jeszcze nie miała gmina. Jest mi to bardzo, bardzo mi to przykroje. Musiałem te słowa powiedzieć. Do tego stopnia już dochodzą ludzie. Ja już nie mówię o jakiejś władzy, jakiejś czyjś. Mówię o podstawowych osobowościach, podstawowych jakichś człowieczeństw. Tak napisać. Jest to naprawdę to już, no nie wiem, jak to nazwać. W jakim my już żyjemy świecie? Jakim my żyjemy świecie, proszę Państwa? Prezydent kraju jest prezydentem kraju wybieranym przez ludzi. Prezydent danego miasta dużego jest prezydentem przez ludzi. Wójt, czy to będzie Łopata, czy będzie Frączek, czy będzie ktokolwiek jest wójtem. Jakaś ilość osób go wybierała. Nie mówię, że opozycji nie może być. Powinna być opozycja. Powinna być w każdym demokratycznym kraju normalnym. Każdy ma jeden, ma takie zdanie, drugi ma przeciwne zdanie. Ale to po to chodzimy do konsensusu. Żeby szło do przodu. A nie stać w miejscu i kłócić się, nie bo nie. I takie słownictwo na portala, ogólnopolskim portalu, bo każdy na niego ma wstęp. I naprawdę, szanowna Rado, zarzucane, że ja manipuluję Radą. Powiedziałem jeszcze raz, sami mnie ocenimy, historia oceni, wy mnie ocenicie, radni i mieszkańcy. Jak pracuję w tej gminie? Zostałem wybrany przez jakąś społeczność i chcę z wami. Wy jesteście podstawowym organem, który jest ustawodawczym w gminie, który ustanawiacie prawo, jak go tylko wykonujecie. I niech tak zostanie do końca mojej kadencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Panie ministrze, jestem tutaj zaproszenie na wielkie czytanie. Ja tu zostałem akurat do pani dyrektor Gminy Biblioteki Publicznej. Akurat rzeczywiście, no jest to pani dyrektor wcześniej była i mówiła ten termin, że tu jest no taki jak jest, bo to przed dziewczynkami. Tutaj też panie przewodniczący, bo dwa słowa tylko powiem, bo tu jest narzucone potem przez prezydenta kraju. Naszego prezydenta i to jest ogólnopolskie czytanie drugiego, akurat niefortunny taki termin 2 września. I będzie to pan Czela, jest aktor zaproszony na to. Prawdopodobnie mi tam jakąś rolę też szykują, żebym czytał, nie wiem. Ale to jest inicjatywa, no wiadomo, biblioteki, jest otwarta na tej biblioteki i GOKU. Więc zapraszamy na to razem, aby porozmawiać. To jest, no mówię, wrześniu, początek września jest taki dość specyficzny. Zapraszam Państwa na 9, jest zaproszenia są. Operę profesorą na Górze Rosnej, na rynku. To też będzie jakieś wydarzenie. Nie często jest. Opera Katowska nazwa Brama Skłonniejszości, więc też zapraszam. Choć można bilety zakupić po 21, będą bilety w Goku do sprzedania, ale znając nas koronę i znając usytuowanie trybun, to trybuny są tak pod pierwszy ten rząd ławek. I to jak ktoś usiądzie na tych ławkach, to spokojnie bez biletu będzie okupić.
będzie jak ten. Jak kogak na weselu. Ale no jest to, nie wiem, bo tam niektóre osoby będą w loży pierwszej, będą, bo litowskie będą. Ale to zapraszam. Była impreza, warsztaty gitarowe, to coś cykliczne jest. Jest to wydarzenie jakieś promujące gminę, no i jest teraz ta opera. 27 chciałbym zapowiedzieć pani Kasię i ze strażą i z kim jeszcze? Z gminnym ośrodkiem kultury głównie. No, z GOKiem. Stowarzyszenie Lanskorowy. Lanskorianki. Zakończenie lata, nadzieję zawsze przez wakacje. Jak nie przyjdzie, to zawsze z łazu wracali. Ale zawsze było właśnie w ostatni weekend sierpnia. Ale w sobotę zapłacie? Nie, niedzielę. A byśmy na łazy zawsze jeździli, było zakończenie w sobotę. Czasami ze względów organizacyjnych musieliśmy robić w sobotę, ale to było dwa razy. Ale to tak, z łazy jeden, a będziemy kończyli na rynku pracy, ale nie było. Się z łazy, a dwa razy tak było. Zapraszam bardzo serdecznie. My też zapraszamy do Skawinek na 19 sierpnia. Będzie Memoriał Ludzka, także. Aha, to tak, właśnie. Bardzo to ważna impreza. Pod moim patronatem 19 sierpnia się zaczyna. O 10. Sobota. No, znacie chyba. Skawinki go wszyscy znają, a tu. I Zdebnik może go nie zna tak blisko, ale jest to człowiek, któremu warto poświęcić chwilę czasu. No, promował niesamowicie, czy sołectwo, jak promował Skawinki, to wiadomo, że promował Waczyna, bo gminę Skoda. Warto byłem tam po raz pierwszy, w zeszłym roku, bo to był po raz pierwszy. No niefortunny znów termin, bo ja walczyłem o to, żeby to było w okresie szkolnym. Koniec kwietnia, początkiem maja, tylko znów. No i trzeba zrozumieć organizatorów, że tam wszyscy działają wolontaryjnie. I akurat mają czas, bo w tym okresie. A tam uczestnicy, oprócz tych naszych tam dzieci, tych amatorów, tam są zawodnicy już światowej klasy. To nie mówimy, że polskiej zawodnicy, nie są polskie. Światowej klasy, bo to jest ten bieg ekstremalny. Lucek był tak samo w światowej. Myśmy nie wiedzieli, kogo mamy. Był i myśmy o tym nie wiedzieli. Musi ktoś zginąć za przeproszenie, żeby komuś nie ubliżył, ale musi na przykład ktoś gdzieś skończyć, żeby o nim się dowiedzieć. Bo ja się dowiedziałem pierwszy raz, jak byłem akurat wtedy w kościele i ksiądz Adam o nim opowiadał historię w tym dniu, co on w sobotę chyba zginął. A w niedzielę o tym mam się nawiedzenie. I takich ludzi się nie docenia. Rzeczywiście mamy różnych zasłużonych ludzi na terenie gminy. Zapraszam się 19 też. Dziękuję bardzo. Zamykam 25 sesję Rady Gminy. Dziękuję za przybycie. Rzeczywiście termin taki. To są wakacje, ale dzięki. Przeprosiłem, jeszcze raz, przepraszam. Za przerwane wakacje. No nie wiem, czy się opamiętam.